Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Przychodzę do Was, słuchajcie, z filmikiem już po powrocie z wakacji. Sorry za to, że jestem niewyraźna, jestem tylko z pielęgnacją, nie mam żadnego podkładu. Jak widzicie, wciąż utrzymuje mi się zimno i mam resztkę rzęs, a tak poza tym to wszystko ok. No, przychodzę do Was, słuchajcie, z open boxem, słuchajcie, przesyłki, którą otrzymałam. Nie wiem od kogo, nie mam pojęcia od kogo, aczkolwiek mam jakieś podejrzenia, ponieważ w identycznym, słuchajcie, jakby pudełeczku dostałam ostatnio coś od Marzenki. I nie wiem, czy to jest słuszna jakaś taka, jest słuszny trop, czy nie. Otwórzmy, przekonajmy się, może będzie jakaś kartka. W każdym razie to jest taka przesyłka niespodzianka, ja się jej nie spodziewałam. Nie mam pojęcia. Musiałabym sprawdzić jeszcze pismo, czy było takie same. O, ale dobra, lecimy. Na żywca. Ja sobie pozwoliłam tylko delikatnie tutaj potwierać, aczkolwiek jak widzicie, to jeszcze tak jakoś mi to nie wyszło. Czekajcie, najpierw sobie wyjmę tutaj te produkty, bo nawet nie wiem, tutaj inaczej się otwiera te pudełko, ono jest pozaklejane. Jest tu też jakaś kartka, jest kartka. Na razie wyciągam, nie patrzę. Jest tutaj sporo rzeczy. O Jezus, słuchajcie, tu jest po prostu masa. Tu jest masa rzeczy i chyba to jest od Marzenki. Słuchajcie, śmieję chyba twierdzić, że to będzie od Marzenki po raz kolejny. Sprawdźmy to. O, widzicie, jak coś skacze. Sprawdźmy to wszystko. Jest coś do ust. Wow, nie wiem na co patrzeć. Te dwie rzeczy przykuły moją uwagę, dlatego że chyba Marzenka mi o nich pisała, żebym sobie to przetestowała, że to jest chyba takie fajne, godne uwagi. Ja te produkty widziałam ostatnio też już w butrze. Zresztą ja już je widziałam dość długo, ale jakoś się jeszcze nie przyczaiłam na nie. Także takie dwa produkty, a na końcu przeczytamy sobie kartkę. Wow. Także mega się cieszę, że będę mogła to przetestować, aczkolwiek naprawdę nie musiałaś, kochana, bo jakbym skończyła swoje pielęgnacje, to pewnie bym po to sięgła. Jedno to jest serum, takie duo, drugie jest jakieś takie boosting, czyli jakieś takie wzmocnione serum. Skin Glow Lines and Wrinkles Appear Smoothed. I Skin Feels Firmer, czyli jakieś takie jakieś ujędrniające, podnoszące i wygładzające zmarszki. To jest w ogóle marka butsowa, nazywa się Lift Tighten Up. No zobaczymy, słuchajcie. Brzmi naprawdę bardzo, bardzo obiecująco. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest to serum, wygląda tak niepozornie, bym powiedziała. Właśnie tego zdjęcia chyba nawet mi wysyłałaś. Także po tym śmiem twierdzić, że to od Ciebie. No oszalałaś po prostu. Kolejna przesyłka w ciągu, słuchajcie, tak krótkiego czasu, bo już jedno dostałam. No i tu takie podwójne faktycznie, jakieś takie duowate. Też coś do twarzy, tak, do twarzy i do szyi, dekoltu. Także takie dwie rzeczy. Balance Active Formula Gold Collagen i to jest taka odmładzająca, odżywiająca i ujędrniająca maseczka jakaś. Balance, skądś to znam, nie wiem czy nie z Humbergansa. Balance, to używałam, Gold Collagen, hydrożelowe takie, no, maseczka na usta. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, ja uwielbiam takie produkty. Zresztą to wiecie, ja mam sporo jeszcze masek niewykorzystanych. Tutaj coś, co uwielbiam, to w ogóle za chwilę przeatakuję, Maltesers. Tylko że wersja taka świąteczna, bunny, czyli zajączek taki wielkanocny, ale taki z maltesersowej czekolady, którą kocham. Co moje ulubione tutaj, moja ulubiona czekolada, te kuleczki takie. Więc za chwilę atakuję. Bardzo dziękuję, są trzy, czyli przypuszczam, że jedna dla mnie, druga dla mnie i trzecia dla mnie. Żarcik, czyli że dla dzieci. Bardzo dziękuję. No i marka, którą znam i bardzo lubię i używałam już tego scrubu, jest to Salt Scrub. To jest coś, co ja Wam też polecałam. Bardzo dziękuję, bo moje się już dawno skończyło. Jeszcze jakoś po nie nie sięgłam, bo mam inne, więc Sanctuary Spa Salt Scrub. Ja Wam je serdecznie polecam. To jest bardzo, bardzo dobre, bardzo dobry scrub do ciała. I tutaj mam próbeczkę czegoś, co się na to w sumie czaiłam, słuchajcie. Jest to z Vichy Mineral 89 i to ma być chyba takie właśnie, słuchajcie, coś do ciała, Boże, coś do twarzy, bardzo, bardzo mocno nawilżającego.
Booster, Refining and Plumping Daily Booster. Zobaczymy, słuchajcie, przetestujemy sobie. Znowu żelowa taka konsystencja, to jedyne, czego nie lubię. Nie lubię wodnistych konsystencji, tylko kremowe. Ale tego byłam ciekawa, już się za tym patrzyłam, ale jak wiecie, mam sporo innej pielęgnacji, dlatego tylko po to nie sięgłam. Ale bardzo fajnie, że będę mogła przetestować, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję. No i rzecz do ust. Mawala, ja tego w ogóle, ale to w ogóle nie znam, więc to pierwszy raz na moje oczęta. Lip Perfector. No moje usta teraz to wszystko co Perfector się przyda. Także nie znam, w ogóle nie wiem, nic nie wiem, nic Wam nie powiem. Creamy Gloss. Jakiś kremowy gloss do ust. Nie mogę się oczywiście już doczekać, żeby to móc używać. Nie wiem nawet, gdzie kupiła. Nic nie wiem, nie znam tego produktu. I nigdy nie widziałam. Sprawdźmy sobie, fajny będzie miał kolorek, naturalny, taki jak ja lubię, z delikatnym połyskiem, taki soczysty, fajny. Wygląda fajnie, Mawala Switzerland Lip Gloss. Super, 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 bardzo, bardzo Ci dziękuję. Wiecie, że ja kocham produkty do ust. Bardzo Ci dziękuję, kochana, po prostu masakra, masakra. Zajączek wielkanocny przybył, przybył do mnie od Ciebie chyba dwukrotnie. No i co? I kartka. Coś, co powinniśmy otworzyć na początku, a nie na końcu. Ale u nas będzie nieco inaczej. Easter... No, jaka kartka w ogóle, zobaczcie. Ta-da-da, taka fajna, z takimi owieczkami, barankami. Dwa kurczaki się spotkały i pisankę dać nam chciały. Z jajka woda wyleciała, śmigus dingus obwieszczała. Wesołego Alleluja. W dzień święta wielkanocnego życzymy jaja smacznego, świąt pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny. Serdeczne życzenia od Marzeny. Tak jak myślałam, od Marzenki. Kochana, serdecznie Ci dziękuję. Przepiękna kartka. Powędruję tam do kartek jeszcze moich urodzinowych, które cały czas jeszcze wystają w salonie. Bardzo Ci dziękuję za każdą pojedynczą rzecz. Naprawdę nie musiałaś się wykosztowywać. Ale bardzo, bardzo, bardzo z tego serducha Ci dziękuję. Każda rzecz mi się przyda, z każdej skorzystam. Są takie, co tutaj znałam, na przykład właśnie to i ten balans. Reszty nie znam, z chęcią poznam. Także serdeczne podziękowanie. Bardzo, bardzo, bardzo. No i oczywiście Tobie i Twojej familii życzę również zdrowych, wesołych, pogodnych świąt wielkanocnych. Oczywiście mokrego dingusa, śmigusa, dingusa i wesołego jajka. No, także bardzo dziękuję za przesyłeczkę serdecznie. Nie musiałaś naprawdę. Sama kartka, już Wam mówiłam 1000 razy, że jest dla mnie wystarczającym gestem. No i cieszę bardzo, a ta reszta to już po prostu za dużo, za dużo. Too much. Także dziękuję serdecznie, trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że Wam się te rzeczy też spodobały. No i co? I doceniajmy małe gesty, bo tak naprawdę to z tych małych rzeczy właśnie budujemy szczęście. Także trzymajcie się, dziękuję jeszcze raz Marzenka serdecznie za tą przesyłeczkę, za miłe słowa, no i za to, że jesteś. Dziękuję, trzymajcie się cieplutko, buziaki, bajo!